Także, proszę Państwa, mówimy tutaj o różnych rzeczach co do kultu. Praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Kiedyś w takiej książce, no to było bardzo dużo. I o jajeczku czytaj, że już w starożytnym Egipcie znano jajeczko malowanki. Krzyż w starożytnym Egipcie, właściwie to ze starożytnego Egiptu i Babilonii przyszedł krzyż. Tutaj nie było w ogóle potrzeby czczenia jakiegoś nawet, ja wiem, pala, deski, belki. Nic nie było. Proszę Państwa, który to był rok? 312. Konstantyn Wielki miał wizję krzyża. W tym znaku zwyciężysz. I to się zaczęło od tego. Proszę Państwa, nawrócony, ochrzczony, pod koniec życia dał się ochrzcić. Bo właściwie cały czas był jak poganin i celnik, proszę Państwa. Tak. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Też piękne są te melodie, niektóre katolickie. Dlaczego nie? Zapraszamy serdecznie. Buziaczki przesyłamy, proszę Państwa. Litania loretańska. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże. Dobrze, idziemy do innych litanii. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison. To wszystko są słowa, proszę Państwa, łacińskie, które nie mają nic wspólnego z językiem greckim, z językiem hebrajskim. Litania do wszystkich świętych. Przecież tylko dlatego święty, że umarł. Wiesz, to w Biblii tak nie było. Broń Boż. Biblia zabroniła modlić się za umarłych. Nawet coś koło tego, żeby nie było, wiesz. Pomimo to król Saul poszedł do wróżki w Endor. Wróżka z Endor. No nie do mnie, bo ja uciekłam z klasztoru. Powiedziałam, jak wy takie rzeczy robicie, pogańskie symbole, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. No to ja nie mam co tam robić. Niech mnie matka ściga, niech mnie matka śledzi. Chcąc zamordować oczywiście. No, powiedzmy, że mnie nie złapie. Myślę, że moi rodzice woleliby, żebym już wyszła za mąż. Ja na szczęście potrafiłam się zbuntować. Nie chcę tak żyć. Jestem inna. Odważyłam się. Także, proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Przesyłamy buziaczki i proszę jeść kaczki. A czcić Boga trzeba tak, jak Bóg sobie tego życzy, a nie jak człowiek narzucił sobie jarzmo jeden drugiemu, sąsiad sąsiadowi, sąsiadka sąsiadce. I nie wiadomo co, skąd, jaka litania, modlitwa, wzór modlitwy, skąd przyszedł. Albo kobieta siedzi jako Maryja. No to przecież wiadomo, że malarze we Włoszech mieli prostytutki. Sadzali prostytutkę okrakiem i malowali jej twarz jako Maryję. No, przecież wiadomo, że sztuka to nie jest rzecz dosłowna. Sztuka to symbol. No, a one całują te obrazy. To jest błąd. Po drugie, to była prostytutka. Po trzecie, Bóg się w ogóle bał pochwalstwem Żydzi, że te zakonnice tutaj jakoś tak tego nie widzą, nie wiedzą, nie rozumieją, nie rozgarnięte, że drugie przykazanie wyrzuciły klechy. To nikt tego nie zauważył. Proszę Państwa, szkoła detektywistyczna. No to przecież kobieta detektyw to od razu zauważy, że nie ma drugiego przykazania. Przepraszam bardzo. Jeżeli ta Krystyna Pawłowicz jest taka inteligentna, mądra i przebiegła, to ona nie zauważyła, że była ingerencja w Boże prawo, przykazania, zakon mojżeszowy. Nie zauważyła tego?
Drugie przykazanie mówi, że nie będziesz czynił obrazu rytego, tego, co jest w górze, na ziemi, nisko, w wodzie. Prawda? To tylko ja parafrazuję to. Drugie przykazanie jest bardzo długie, jest rozbudowane i tyle. Jest napisane w Biblii, ale że klechy Biblię w łaciny, w jakąś relikwię wręcz zrobiły, żeby ludzie nie mieli tam, jak co pojąć, czytając, zrozumieć. Nie, 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 to nie dla was. To tylko dla kapłanów. To tylko dla duchownych, klasa duchowna. Dzielenie się. Grupy ludzkie, no w tym wypadku religijne, oddzielają się od siebie. Jedne chcą panować nad drugimi. I tak to jest, nawet Bob Dylan śpiewa. Idiots, my friend, is blowing with the wind. Idiot is blowing with the wind. Że człowiek panuje nad człowiekiem. Tak, tak, ku jego nieszczęściu. Radio to FM, Euro, Concita Barbie, Baby Langstrom, Extra.